uszanowanko. Wykształciliśmy sobie wyobraźnię, która wchodzi na szczególnie wysokie obroty, kiedy tylko zaczynamy snuć historię o naszym upadku. Zarówno takim indywidualnym, ale także i tym, gdzie cała cywilizacja spada z rowerka. Pewne szczególne miejsce w całej gamie świetnych utworów skupionych na tym temacie ma seria Metro, autorstwa Dmitrija Głuchowskiego. Pierwsza książka powstająca jeszcze w ścisłej współpracy z internautami, gdyż Głuchowski miał dosyć bycia odrzucanym przez kolejnych wydawców, była inspiracją dla pewnego małego, acz ambitnego ukraińskiego studia. Niewielka grupa deweloperów poczuła, że Metro 2033 można bardzo sensownie przekuć na udaną, oryginalną grę wideo, a może nawet całą serię. Ale od początku. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w innym studiu, GSC Game World. Ukraińska firma, znana m.in. z dość ciepło przyjętych i lubianych np. w Polsce Kozaków czy American Conquest, ale największe uznanie zdobyła ich seria Stalker. To właśnie w trakcie dosyć przeciągających się prac nad Cieniem Czarnobyla, które to w pewnym momencie zabrnęły w ślepy zaułek, grupa twórców za sprawą rosnącej frustracji i zmęczenia materiału postanowiła opuścić studio, by podjąć próbę stworzenia czegoś na własną rękę, na własnych zasadach. Nowo uformowane w 2006 roku 4A Games postanowiło nawiązać współpracę z Dmitrijem Głuchowskim, autorem oryginalnego post-apo rozgrywającego się w moskiewskim metrze, gdzie niedobitki ludzkości po nuklearnej wojnie próbują przetrwać w towarzystwie mutantów, popijając herbatkę z grzybów oraz posługując się przedwojenną amunicją jako walutą. Głuchowski dostawał już wcześniej propozycje od innych studiów, by przekuć Metro 2033 na grę wideo, lecz zgodził się dopiero na ofertę od ukraińskiego 4A Games, twierdząc, że najbardziej rozumieją oni specyficzną charakterystykę postapokaliptycznego świata byłego bloku wschodniego. Tak czy inaczej, 4A Games dogadało się z Głuchowskim, by grę umieścić w stworzonym przez niego uniwersum, lecz pierwotnie nie zakładano, że ma ona być bezpośrednią adaptacją książki. Po sieci krąży tak zwany design document, będący tak naprawdę szkicem tego, jakie były pierwotne założenia twórców. Zawiera przeciekawe smaczki i daje nam wgląd we wczesne fazy projektu. Musimy do zawartych tam informacji podejść oczywiście z odpowiednim dystansem, bo dokument ów miał służyć jako swoista reklama dla potencjalnego wydawcy 4A. Stąd też informacje, że docelowym odbiorcą miał być gracz w przedziale wiekowym 12-40 lat. Mieliśmy mieć do czynienia z otwartym światem wielkości 15 km², po którym moglibyśmy poruszać się swobodnie pojazdami w towarzystwie bardzo inteligentnych i reagujących na nasze zachowania NPC-ów. Gra miała mieć także rozbudowany system multi, dynamiczny cykl dobowy, kamerę trzecioosobową, która na tryb FPS przechodziłaby tylko przy celowaniu z broni, no i naturalnie next-genową, przepiękną grafikę. Większość z wymienionych przed chwilą pomysłów nie weszła w życie, ale nie bez powodu, gdyż w dokumencie bardzo dobrze widać, że największy nacisk chciano położyć na klimat. A taki właśnie pierwszej próby klimat najłatwiej stworzyć bardziej liniowym doświadczeniem. Wśród swoich głównych inspiracji twórcy podawali m.in. Half-Life 2, Duma 3, Splinter Cell, a nawet taką perełkę jak King Kong, ze względu na brak jakiegokolwiek hada, co miało pogłębić imersję. Dziś ze spokojem możemy powiedzieć, że stworzenie klimatycznego, wirtualnego świata jak najbardziej się udało, choć droga do tego celu do łatwych nie należała. Zacznijmy od tego, że 4A dość mocno podpadło na początkowym etapie prac GSC Game World. Bardzo wczesna alfa gry, którą prezentowano m.in. na targach w Lipsku w 2006 roku, zdaniem wielu mocno przypominała Stalkera.
A tak się składa, że część pracowników, którzy wcześniej z GSC odeszli, pracowali właśnie nad X-Ray Engine, czyli silnikiem, na którym Stalker hulał. 4A na te zarzuty odparło, że to zupełnie nie tak, że silnik Stalkera, mimo że miał swoje zalety, to jednak jest już strasznie przestarzały i długofalowo tworzenie na nim dalej wysokobudżetowych gier nie ma sensu, nie ma fizyki i w ogóle. To też 4A pracuje nad swoim silnikiem, zwanym 4A Engine, i nie ma on nic wspólnego z X-Rayem. Jak jednak można już dzisiaj sprawdzić, ów wczesny build alfy ma w sobie masę barachła żywcem wziętego z asetów Stalkera. Nie oznacza to, że twórcy popełnili totalny plagiat przy Metro, bo wystarczy porównać ostateczną wersję gry, jaka trafiła na półki, z na przykład Zewem Prypeci, ale jednak te zapewnienia, że ów silnik jest zupełnie nowym tworem, niezależnym i nie bazującym na X-Rayu, są co najmniej wątpliwe. Kulisy i historie powstawania serii Stalker to jednak zupełnie inna historia, do omówienia w innym miejscu i w innym czasie. Metro 2033 nie było grą bez wad. Ba, miało tych wad całkiem sporo i część z nich naprawdę była poważna. Absolutnie skopana sztuczna inteligencja, która na przemian była albo bardzo głupia, albo totalnie przekokszona i przy sekwencjach skradanych przeciwnicy byli w stanie namierzyć gracza prawie natychmiast. Gra cierpiała też na syndrom obserwatora, gdzie zdecydowanie zbyt często podążamy wolno za NPC-ami i patrzymy, jak to oni w ślimaczym tempie zabierają się za otwieranie drzwi czy wciskanie wichajstrów, zamiast faktycznie robić coś samodzielnie. Do tego produkcja była dość zabugowana i nieco razić może w oczy pewna siermiężność animacji i, cóż, niskobudżetowość. Ale pomimo swoich bezsprzecznych wad, Metro 2033 ociekało wręcz fantastycznym, oryginalnym jak na growe medium klimatem. Przechadzanie się po stacjach metra, przysłuchiwanie się rozmowom postaci pobocznych, patrzenie jak ta naturalnie iluzoryczna, ale wiarygodna laurka obrazuje życie ludzi w obliczu tak niewesołych okoliczności, to coś, co naprawdę broni się po dziś dzień. Pełno tu naprawdę fajnych smaczków, jak na przykład sprawdzanie swoich celów w istniejącym w grze kajecie, projekt prowizorycznych pukawek, czy faktycznie przełożony na grę system ekonomiczny, w którym dobrej jakości amunicja, oprócz niszczycielskiej siły ognia, pełni też funkcję waluty. Fabularnie gra stoi bardzo blisko książki i wiernie oddaje jej klimat. Widać tu, że twórcy na bieżąco konsultowali wszystko z Głuchowskim i że sam Głuchowski był przede wszystkim chętny, by takich konsultacji udzielać. Pomagamy Artemowi odnaleźć się wtarganym wewnętrznymi konfliktami metrze w momencie, kiedy to tuż za snopem światła prowizorycznych reflektorów czai się nowe, nieznane jeszcze zagrożenie. Naturalnie pewne elementy się z pierwowzorem książkowym rozjeżdżają, bo książkowy Artem nie zabija przecież setek wrogów na swojej drodze, niektóre wątki czy postaci są troszeczkę bardziej spłycone, by zachować należyte tempo rozgrywki, a gra ma tak naprawdę dwa możliwe zakończenia. Mimo to czuć zewsząd płynący szacunek do prozy Głuchowskiego, zrozumienie tego świata i z tego też powodu Metro 2033, nazywane wewnętrznie przez THQ, wydawcę gry, perełką pełną wad, zyskało sobie niemal z automatu sympatię graczy na całym świecie. 4A wiedziało dzięki bogatemu feedbackowi, że pewne rzeczy może zrobić lepiej, a potencjał tkwiący w tym uniwersum daleki był jeszcze od wyczerpania. THQ po sukcesie sprzedażowym pierwszej odsłony Metra, odniesionym mimo stosunkowo późno rozkręconej kampanii marketingowej, bardzo doceniło małe kijowskie studio i skłonne było zezwolić 4A Games na stworzenie sequela. Książkowe Metro 2034 było jakąś opcją na kolejną adaptację, ale uznano, że tym razem książkę trudniej będzie przełożyć na grę i zamiast tego zdecydowano się na pójście w bezpośrednią kontynuację pierwszej gry. Zespół deweloperski urósł do ponad 80 osób, choć warunki pracy nad kontynuacją były według doniesień iście skandaliczne. Regularne przerwy w dostawach prądu, niesprawne ogrzewanie, panujący w biurze ścisk, a do tego jakikolwiek dobrej jakości sprzęt komputerowy czy devkity konsol, twórcy musieli właściwie przemycać do kraju w obawie, że skorumpowani celnicy skonfiskują cenną elektronikę.
Z sukcesów to na szczęście udało się załatwić zespołowi porządne biurowe krzesła, no ale ostatecznie zabrakło na nie miejsca w biurze. A budżet dla całej gry wynosił już aż mniej więcej 10% tego, co dostałoby studio na zachodzie. Artykuł opisujący te dość zatrważające warunki pracy opublikowany został niedługo po premierze sequela, na co jednak dyrektor kreatywny 4A Games odparł, że między innymi nie chce, by ludzie oceniali efekt ich pracy przez pryzmat litości. To pokazuje pewną determinację i widać to także w jakości samej gry. Metro Last Light jest pod niemal każdym względem produkcją lepszą od poprzedniej. Widać, że twórcy wyciągnęli wnioski z poprzednich doświadczeń i z krytyki graczy. Gra, będąc pod szyldem nowego wydawcy, gdyż THQ zbankrutowało i wyprzedało posiadane prawa do marek, a Metro trafiło do Deep Silver, miało wyjść w 2012 roku, jednak premierę przesunięto na rok następny, by grę jeszcze należycie doszlifować. Prezentowana w Last Light grafika jest ładniejsza, tempo gry znacznie lepsze, feeling strzelania bardziej mięsisty, wszystko jest bardziej efektowne, niemal na modłę napompowanych kampanii Call of Duty, co niekoniecznie musi być czymś złym, jeśli jest tylko lekką zmianą kursu. Nie sprawiło to, że Last Light straciło swoją tożsamość umorsaną w radioaktywnym błocie, bo nadal jest bardzo przyziemnie, świat jest brutalny i surowy tak pod ziemią, jak i na jej powierzchni, a wszystko sprowadza się bardziej do tego, że karabiny przeładowujemy szybciej, gra dorobiła się hitmarkerów, skradanie się z niewybaczalnie trudnego stało się nad wyraz pobłażliwe. Można co prawda odpalić sobie tryb stalkera, specjalny poziom trudności stawiający na maksymalną imersję, o ile się za niego zapłaci. Tak, płatne DLC z poziomem trudności, który najlepiej pasował do realiów tego uniwersum, było okropnym strzałem w stopę i wybuchła z tego powodu mała afera. Na szczęście sama gra była w stanie obronić się sama, a problem płatnego dodatku rozwiązany został nieco później, ale o tym za chwilę. Postanowiono na szczęście znowu główny nacisk położyć właśnie na fabułę. Dopieścić jak tylko się da kampanię singlową i to kosztem usunięcia z gry multiplayera oraz koopa, mimo że obydwa te tryby były długo w planach. Bugów było ewidentnie mniej i choć nadal się zdarzały, to nie stanowiły już tak częstego widoku. By zbyt wiele nie spoilować, gra fabularnie eksploruje bardzo ciekawe tematy i to potrafi w bardzo fajny sposób przełożyć się także na sam gameplay. Niektóre wątki czy postacie nie zostały może najlepiej przyjęte przez graczy, patrz Anna, ale generalnie opowiedziana tu historia bardzo dobrze się broni. Znów możemy dostać jedno z dwóch możliwych zakończeń gry, w zależności od tego, jak według nieco dziwnego i niejasnego systemu moralności graliśmy przez całą kampanię. I znowu też zwyczajnie nie da się nachwalić gry za jej klimat. Widać było bardzo duży progres względem części pierwszej, gra prezentowała się jako całość pod każdym względem lepiej. Last Light otrzymało także kilka dodatków. Poza wspomnianym specjalnym poziomem trudności, gra poszerzyła się o 6 stosunkowo krótkich, ale całościowo ciekawych misji, skupiających się każda na innej postaci, pewnego rodzaju muzeum gry i coś w rodzaju słusznie zapomnianego Pinnacle Station do pierwszego Mass Effect. Tu również mogłoby to być słusznie zapomniane. Szczególnie zapadła mi w pamięć jedna z misji DLC, gdzie twórcy bardzo ciekawie przetasowali dotychczasowy schemat gry, zupełnie jakby próbowali przed kolejną częścią. Zaczynamy w bunkrze, w którym to kupujemy potrzebne zaopatrzenie, wychodzimy na powierzchnię, by zbierać artefakty sprzed wojny z listy, a że możemy zebrać ich tylko kilka naraz, to należy takich wycieczek robić co najmniej kilka. Haczyk w tym, że nie ma tu autosave'a, a na powierzchni roi się od pułapek, potworów, więc trzeba bardzo na siebie uważać. To nadaje dosyć fajnej, w sumie bardzo stalkerowej, nieliniowości całej rozgrywce. W 2014 roku, w nieco ponad rok po premierze Last Light, ta część, jak i 2033, doczekały się odświeżonych odsłon z podtytułem Redux. To właśnie gameplay z tych wersji w większości widzicie w tym materiale. Redux oznaczało tuning graficzny i szereg poprawek, ale także przeportowanie gier na konsole nowszej generacji. Taki Last Light skorzystał na tym dość nieźle, ale zremasterowane 2033 to dopiero dostało na tej wersji porządnego
Kopa. Przeniesiono tam m.in. system strzelania z sequela, kilka udogodnień, które dość znacznie niwelowały niedogodności gry, a te zwłaszcza po upływie lat tym bardziej gryzły w oczy. Oprócz tego poprawiono modele, animacje, w ten sposób łatwiej było skupić się na porządnej fabule. Kontrowersje z płatnymi dodatkami też się w ten sposób rozwiały, bo wersje Redux miały wszystkie te rozszerzenia w pakiecie. Jest to zdecydowanie jeden z tych przykładów remasterów, które godnie poprawiają gry wizualnie oraz troszeczkę gameplayowo. Last Light oraz poprawione wydanie 2033 sprawiło, że 4A wyrobiło sobie już całkiem niezłą renomę w kreowaniu angażujących wirtualnych światów. Ogromne, nabyte przez lata doświadczenie, konsekwentne słuchanie głosów i feedbacku fanów oraz drugie, nowo otwarte studio na Malcie. Wszystkie znaki na ziemi i pod ziemią mówiły, że 4A szykuje się na kolejne uderzenie i ponownie z jeszcze większym impetem niż poprzednio. Prace nad trzecią pełnoprawną odsłoną Metro rozpoczęły się już w 2014 roku, jednak twórcy nie potrafili do końca ruszyć z miejsca. Pomysłów nie brakowało, ale non-stop pojawiały się jakiegoś rodzaju blokady. Dochodzono do wniosku, że konkretne wizje nie spinają się ze sobą w spójną grę. Do tego wszystkiego w samej Ukrainie zaczęło się robić bardzo nieprzyjemnie. W tym czasie 4A grzebało nieco w tematyce VR, a bezpośrednim protoplastą Metro Exodus był wielki multiplayerowy shooter. Z tego pomysłu przekierowano siły na bardziej singlowy shooter, ale wciąż z ogromnym, otwartym światem. W 2016 roku Deep Silver, wydawca 4A Games, oberwał sprzedażowo i krytycznie za bardzo podobną pod kątem koncepcyjnym Homefront The Revolution. Z tego też powodu, widząc, że w 4A Games rośnie im potencjalnie kolejna tego rodzaju produkcja, wydawca dość mocno zareagował i nakazał koncepcję gry sprawnie zmienić. Można jednak powiedzieć, że pasja twórców tutaj ich po prostu uratowała. Przygotowano na potrzeby wewnętrznego pokazu Wołga, jedna z dwóch bardzo otwartych tych miejscówek, jakie mogliśmy spotkać w ostatecznej wersji gry, zachwyciła Deep Silver. Świat był piękny, naszpikowany ręcznie i jednocześnie pomysłowo umieszczaną zawartością, a w jego tworzenie zaangażowani byli właściwie wszyscy pracownicy studia. Gra ciągle się rozrastała. Twórcy czuli, że mają wreszcie warunki i techniczne możliwości, by wprowadzić wszystkie te ambitne obietnice z pierwszego wspomnianego wcześniej design dokumentu, które wcześniej wydawały się zupełnie nierealne. Mówi się, że twórcy wpadli na pomysł, by rozmieścić w otwartych lokacjach liny, po których można sobie śmiało tyrolkować i że w trakcie tych krótkich przejażdżek gracz będzie mógł posługiwać się bronią palną. Implementacja tejże funkcji miała zająć podobno pół roku. Nie obyło się bez kontrowersji przed samą premierą, bo dwa tygodnie przed wylądowaniem gry na półkach ogłoszono, że Metro Exodus będzie przez rok dostępne jedynie na Epic Games Store. Wcześniej zakupione preordery na Steamie miały dalej działać, ale od tego momentu zakupy mogły się odbywać tylko u pana Epica. Była to decyzja, powiedzmy sobie szczerze, fatalna i ogłoszona w najgorszym chyba możliwym momencie, na którą sami twórcy mieli znikomy, jeśli nie zerowy wpływ, co jednak na pewno nie odjęło im stresu na ostatniej prostej tuż przed premierą. A kiedy już zasiada się do Metro Exodus, to naprawdę kopara opada. Wielu z obawami podchodziło do zapowiadanej zmiany w podstawowych założeniach serii, tego, że bardzo szybko opuszczamy stęchłe, klaustrofobiczne tunele na rzecz otwartych przestrzeni zrujnowanego i jednocześnie tajemniczo urzekającego powojennego krajobrazu. Fabularnie można było uznać, że po Last Light i po domknięciu przynajmniej na dosyć długi czas wątku tajemniczych ciemnych istot niewiele można już w historii Artema opowiedzieć. On jednak upiera się, że na powierzchni nadal panuje życie, że gdzieś tam musi być jakaś cywilizacja. I motyw Exodusu, podróży, osobistych historii, poszukiwania i ostatecznie nadziei stanowi naprawdę ciekawą kontynuację i, na chwilę obecną przynajmniej, zakończenie historii Artema. Gameplayowo te pełne swobody etapy bronią się świetnie, bo nie mamy wrażenia, że eksplorujemy zaplanowany przez algorytm i sztab biznesmenów świat naszpikowany zawartością w optymalny sposób, a naturalnie wyglądające lokacje w oczywisty sposób zamieszkałe przez takie czy inne stworzenia. Napotkane w trakcie podróży miejscówki sprawiają wrażenie naturalnych środowisk, a nie specjalnie przygotowanych mapek z jedną misją główną, dwiema pobocznymi, trzema wyścigami i 43 nieśmiertelnymi
śmiertelnikami do zebrania. Tempo dalej pozostało na tym samym, bądź co bądź jednak nieśpiesznym, jak na współczesny shooter poziomie, choć sekwencji oskryptowanych w iście filmowy sposób nadal tu nie brakuje. Wciąż możemy spędzić godziny na słuchaniu naszych towarzyszy i to przypomina najlepsze chwile takich gier jak Mass Effect, gdzie z tych ciągów zer i jedynek wychodzą nagle zaskakująco znajome motywacje, aspiracje i marzenia. Metro Exodus zostało pomimo afery z Epiciem przyjęte stosunkowo ciepło, a ostatecznie dostało także dwa rozszerzenia fabularne, ponownie skupiające się na pobocznych postaciach. W 2021 roku premierę miała także edycja Enhanced, która podobnie jak wcześniej Redux poprawiała szatę graficzną, umożliwiając włączenie takich wodotrysków jak Ray Tracing czy poprawiający wydajność DLSS. Co zwróciło czysto subiektywnie moją uwagę, to jak Metro, mimo że jest serią póki co stosunkowo krótką, to tak potężna dawka wirtualnej przygody. Trzy gry, z czego każda następna znacznie lepsza od poprzedniej, ale każda z nich ma coś ciekawego do opowiedzenia, również samodzielnie. A wykreowany tam świat zdumiewa, prowadza w nostalgię, może czasem zniechęca cynizmem, ale także ostatecznie daje nadzieję. 4A Games naprawdę pokazało klasę, serwując nam jedne z najlepiej opowiedzianych wirtualnych historii wszechczasów. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć! Thank you.